Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Zanurzam się w las. Spotkania te organizuje Wigielski Park Narodowy. Dzisiaj zapraszam na spotkanie poświęcone jadźwigom. Pod tytułem Jadźwigowie są wśród nas. Jadźwigi są wśród nas to tytuł książki o legendarnych mieszkańcach dzisiejszej Suwalszczyzny. Jej autorem jest Wojciech Giełżyński. Książka ta zawiera zbierane przez długie lata ułamki faktów, hipotezy, polemiki, rozmowy i anegdoty. Szkic do portretu kultury, o której wszyscy słyszeliśmy, że była, ale nie wiemy o niej nic oprócz tego, że umarła. Chociaż prawda może być troszkę inna, bo możemy odnaleźć ślady obecności dawnych ludów także w innych miejscach Suwalszczyzny. Ślady średniowiecznego osadnictwa wokół jeziora Wigry zostały odnotowane w źródłach pisanych pochodzących z X do XIII wieku, według których teren ten zamieszkiwali Jadźwigowie. W roku 1422, po wytyczeniu granicy państwowej pomiędzy Krzyżakami a Litwinami, sporny dotąd obszar późniejszej Suwalszczyzny przypadł Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Według Jerzego Wiśniewskiego, autora znanej pracy o osadnictwie na tym terenie, nieliczne i rozproszone grupki dawnej ludności jadźwieckiej przetrwały zagładę. Świadczy o tym wzmianka w regestrze spisania jezior pochodzącej z roku 1569, którego autorzy informują, że na jeziorze Wigry jest ostrowów 16, czyli 16 wysp, między którymi jeden, na którym dwór króla jegomości i gdzie ludzie przed tym siedzieli, Wigranie. Czyli mamy tutaj dowód, że ktoś na tym terenie po tej klęsce Jadźwieży jednak zachowało się parę śladów takich materialnych, widocznych w krajobrazie. Jednym z nich, łączonym oczywiście z obecnością Jadźwigów, jest Góra Różańcowa, grodzisko w Żubronajciu, nieopodal miejscowości Krasnopol. Tu możemy też zobaczyć, jak to grodzisko wyglądało przed 40 laty i jak wygląda współcześnie. Widzimy, że powoli przyroda zaczyna zarastać to wzgórze. Jadźwigowie, lud kojarzony z terenem dzisiejszej Suwalszczyzny, niewiele zachowało się materialnych śladów po Jadźwigach. Jednak pomimo tego powstało wiele prac o nich, w których zostali barwnie opisani. Zwykle w różnych publikacjach Jadźwigowie znani też jako Jadźwigowie, określani są jako wojowniczy lud pochodzenia bałtyjskiego. Z pomroki dziejów zostali przywołani w drugiej połowie XIX wieku. Przyjmuje się, że Jadźwigowie wyodrębnili się z bałtyjskich Prusów w X wieku. Pierwotnie zamieszkiwali teren pomiędzy wielkimi jeziorami mazurskimi na zachodzie, rzeką Niemen na wschodzie i na północy oraz Narwią na południu, czyli tereny leżące w większości na terenie Polski północno-wschodniej. Niektórzy uważają, że Jadźwigowie byli jednym z plemion pruskich, a inni z kolei, że innym ludem bałtyjskim spokrewnionym z nimi. Jadźwigowie byli znani z wielkiej waleczności.
w wieku X, od wieku X do wieku XII organizowali łupieżcze wyprawy na okoliczne ziemie ruskie i polskie, a może ściślej mazowieckie. Przed kilku laty pojawiły się jednak wątpliwości, czy Jadwigowie byli wyodrębnionym plemieniem. W XIX wieku zaczęła obowiązywać teoria o bałtyjskim pochodzeniu Jadwigów, zgodnie z którym należeli oni do tej samej grupy ludnościowej co Litwini, Żmudzini oraz ludy dawnych Prus i Inflant. W Polsce została ona ostatecznie ugruntowana przez Józefa Jaroszewicza, który jednocześnie dokonał krytyki koncepcji pochodzenia Jadwigów od Jazygów, Gotów czy Lechitów. Teoria ta na stałe wpisała się w historiografię Jadwigów. Na przestrzeni wieków zmieniała się nie tylko geneza etniczności Jadwigów, ale i sama nazwa tego ludu. Zdaniem Aleksandra Kamińskiego terminologia Jadwigów wywodzi się z dziejów Rusi. Pierwsze wzmianki na ich temat znajdują się bowiem w staroruskim latopisie Powieści lat minionych, którego najstarszy rękopis pochodzi z roku 1377. Wynika z niego, że pierwsze informacje na temat bałtyckiego ludu są datowane na rok 983. Tu widzimy mapkę, która pokazuje, jakie ludy zostały odnotowane na terenie Polski północno-wschodniej i południowej dzisiejszej. Oczywiście zachowały się też nazwy, które odwołują się ściśle do samego określenia Jadźwierz. Tutaj widzimy znak drogowy miejscowości Jadźwierz z terenu dzisiejszej Białorusi. Ta Jadźwierz leży nieopodal rzeki Czarnej Hańczy, kanału Augustowskiego. Dalsze badania ustaliły, że pierwsza wzmianka historyczna, w której zapisano słowo Jadźwiak, pochodzi z roku 944. W tym roku wareccy władcy Rusi wysłali kupców i posłów na dwór w Bizancjum. Jednym z uczestników tego poselstwa, którego celem było podpisanie traktatu pokojowego, był Jadźwiak Gunariew. Zgodnie z najnowszymi hipotezami, od jego miana nazwę wzięli podlegli mu wojownicy. Od tego momentu źródła ruskie określały Jadźwigów jako Jadźwiagów, na Litwie ziemie jadźwieskie określano jako Dajnowo. Natomiast
w źródłach polskich zyskali miano poleksjanin. Oczywiście są to pewne uproszczenia, ale na tym etapie musimy do tego tak podchodzić. Jednak ostatnie badania polskich i białoruskich archeologów podważają powyższe teorie. Uważają oni, że nadsięgowie mogli być raczej grupą zawodową, podobnie jak wikingowie, którzy byli raz rabusiami, innym razem kupcami. Burzy to naturalnie dotychczasowy obraz Jadźwingów i pewnie długo jeszcze dyskusja, kim oni byli, będzie prowadzona przez archeologów. Na przestrzeni wieków zmieniała się nie tylko geneza etniczności Jadźwingów, ale i sama nazwa tego ludu, o czym mówiliśmy wcześniej. Powstają kolejne prace popularne, ale również prace naukowe, w których naukowcy opisują liczne średniowieczne znaleziska z terenu dzisiejszej Suwalszczyzny i wiążą ich pochodzenie z Jadźwingami. Naturalnie nie jest tutaj pokazana na zdjęciu strzała pochodząca z czasów Jadźwingów. Jest to kopia strzały średniowiecznej. Tak mogły wyglądać strzały określone przez przyrodników określanych jako Jadźwingowie. Ale takie znaleziska, takie zbrojniki rzeczywiście możemy odnaleźć w kilku miejscach. Aleksander Brückner w swojej książce wydanej na początku XX wieku Starożytna Litwa, Ludy i Bogi, szkice historyczne i mitologiczne zawarł taką uwagę. Lecz już w połowie XIII wieku oręż ich, wyszczerbiony, bije miękciej. Duch upada, łatwiej i nie wytrzymują oni naporu równoczesnego Rusi, Mazowsza i Krzyżaków. Lud ginie, niedobitki wychodzą z ziemi, której obronić się nie mogą, na wschód i zachód. Bezludne obszary zajmują powoli nowi przybysze, głównie Mazurzy. Na ziemi jaćwieskiej przemienia się zupełnie narodowość, bo jakże było walczyć nielicznym Jadźwingom, broniącym się lichym szczytem, czyli tarczą, i nacierającym rzadziej mieczem. Zawsze dzidą, od dzid, włóczni i dzielnego nim szermowania przyszła nawet ich nazwa. Włócznia Jadźwingów była tym, czym strzała dla Tatara. To zapewne zainspirowało władze dawnego województwa suwalskiego, aby powołać do życia nagrodę o nazwie Włócznia Jadźwingów. Tu widzimy na zdjęciu takie właśnie nagrody. Ale też trzeba powiedzieć, że jest inne spojrzenie na Jadźwież. Może z drugiej strony granicy, bardziej ze wschodu, z terenu Rosji i Białorusi, profesor Kibin, rosyjski badacz, uważa, że samo określenie Jadźwing nie pochodzi z języków bałtyjskich i wraz z zyskiwaniem coraz większej wiedzy o Jadźwingach pojawiły się wątpliwości, bo niestety powszechnie wiadomo, mniej wiadomości, mniej wątpliwości. Ale profesor Kibin językoznawczo bardzo ciekawie ten temat Jadźwieży opracował. Ostatecznie ja sformułowałem prowokacyjne pytanie kierowane w stronę archeologów i to pytanie pozwolę sobie do nich skierować na koniec naszego spotkania. Tu widzimy okładkę książkę profesora Kibina poświęconą Jadźwieży. Wiedzę o ludach, które zniknęły w pomocy dziejów, czerpiemy z odkryć archeologicznych i interpretacji tych badań oraz zapisów w dawnych kronikach. Ważną wskazówką są nazwy miejsc, rzek lub jezior, które można wiązać z ludem, który je nazywa w swoim języku. Tutaj w gablocie widzimy zgromadzone
artefakty pochodzące z wykopalisk. One są zgromadzone obecnie w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, ale sporo też tych elementów udało się odnaleźć przy okazji badań nad Czarną Hańczą, Szeszupą. Mam nadzieję, że te prace dalej będą prowadzone i może pozwolą one lepiej zorientować się, jak te plemiona mogły tutaj funkcjonować w tym X, XI, XII i XIII wieku. W historii Polski Długosza jest notatka oznaczona rokiem 1418. Gdy się ją czyta, ma się wrażenie, że zasłona przeszłości unosi się na chwilę i jaskrawe światło pada właśnie na interesujące nas stosunki nazewnictwa miejscowego dawnej Jaćwieży po koniec epoki Wildnisu, czyli tego zdziczenia tego terenu i powrotu puszczy. Długosz pisze, że w tym właśnie roku Władysław Jagiełło po spędzeniu Bożego Narodzenia w Trokach przybył do Wigier na łowy. Do Wigier też chciał przybyć wtedy komtur z Rastenburga, czyli Kętrzyna, aby zrobić zasadzkę. Król pośpiesznie udał się do Grodna i uniknął oczywiście tej zasadzki. Długosz wymienia tu też trzy ważne nazwy jaćwieskie. Wingry, dziś Wigry, Mycis, dziś Necko oraz Jancze, czyli dziś Czarna Hańcza, czy może Hańcza. Tu widzimy właśnie mapę, która pokazuje zasięg tego Wildnisu, czyli gdzie rosły te ogromne puszcze po Jaćwi. Już w wieku XIX pojawiła się pierwsza taka dyletancka próba wyjaśnienia nazwy jeziora Wigry. Autor pierwszego obszernego opisu jeziora Suwalskiego, wysoki urzędnik leśny z Warszawy, Aleksander Połubiański, podawał, że nazwa Wigry pochodzi od litewskiego słowa virei, wyrej, mężowie. On uzasadniał tę etymologię legendą głoszącą, że na wyspie jeziora Wigry przed Kamedułami mieszkali pustelnicy i stąd też wzięła się ta nazwa. On to tę legendę zaczerpnął od księdza Feliksa Noruszewicza, który tutaj na Wigrach mieszkał, a ten z kolei przejął tę legendę od Kamedułów. Kamedułowie poprzez tą legendę usiłowali udowodnić prawo do tych ziem. Tutaj właśnie wcześniej przed nimi była na Wigrach. Nie wiadomo, kiedy pojawiła się druga etymologia wywodząca nazwę Wigier od wygrania w grze tego jeziora od jakiegoś magnata przez królową Bonę. Powtarzam te bezwartościowe etymologie tylko dlatego, że przeszły one do przewodników turystycznych i regionalnych, opowiadań historycznych, a nawet do literatury. Żywot niestety jest ich bardzo trwały i nie zostały jeszcze wyparte przez naukowe wyjaśnienia, czego są oczywiście dowodem powtarzane po raz kolejny i kolejny te właśnie historie. Tu widzimy na ilustracji królową Bonę, ale jej związek z Wigrami jest troszkę inny niż to mówi ta legenda.
Pierwszą naukową interpretację nazwy Wigry dał w roku 1941 zasłużony w badaniach nad dawną jak świeżą profesor Knut Olof Falk, który wysunął przypuszczenie, że pierwotnie w jej temacie było Wingry. Przemawiała za tym wielka ilość nazw na sąsiednich ziemiach z tematem Wingry. No, tutaj brak ny, to jest dłuższy proces, kiedy ta litera znika z wielu słów tutaj miejscowych. I nazwa ta według profesora była pokrewna litewskiemu przymiotnikowi Wingrus, czyli kręty wijący się. Nazwy podobne występują nawet liczniej na terenach litewskich. Także mam tutaj w sumie kilkanaście nazw rzek i jezior, które mają ten Wingrus, Wingra w nazwie. Także możemy to prześledzić na współczesnych mapach, że tych Wingry i tych wijących się jezior i rzek jest na Litwie całkiem. Profesor Wiśniewski był przekonany, że nazwa jeziora Wigry pochodzi od tematu znanego w języku litewskim, czyli pochodzi z tego języka, i zapewne też wspólnego innym ludom języków bałtyckich, zakładając oczywiście, Jadźwingowie byli tym ludem bałtyckim. Językoznawcy powinni jeszcze rozpatrzyć, według pana profesora, sprawę ewentualnego pokrewieństwa z polskim węgorzem. Po litewsku dzisiaj węgorz to jest ungurys, chociaż też ta ryba nazywa się w języku litewskim wingurys, którego nazwa może odbija się w różniącą cechę tej wijącej się ryby, czyli wigry jako wijący się węgorz. Mamy też nazwę Hańcza, przyłączoną z Jadźwingami, ale może i Bałtami, ale także oczywiście z Litwinami. Uważa się, że nazwa Hańcza pochodzi z wymarłego języka jaćwieskiego z grupy bałtyjskiej, czyli antis kaczka po litewsku, prawda? Dość brzmi podobnie. Jednak w staropolskim kaczka była nazywana onta, czyli też troszkę podobnie. No i jasne mówiąc, kaczka to słowo, które teraz używamy na określenie tego ptaka, przyszło do nas z Czech, a Czesi wzięli to od imienia Katarzyny, Kachna, kaczka. Dziwne to wszystko, ale tak to z tym językiem było.
Nazwa Wigry i Hańcza łączą się z Suwalszczyzną od wielu wieków. Obie nazwy są znacznie starsze niż nazwa miasta Suwałki, od której niespełna 150 lat temu zaczęto nazywać cały region. Czy rzeczywiście jezioro Wigry i rzeką Hańczą nazwali Jadźwiękowie? Tego się w 100% nigdy nie dowiemy. Tu widzimy mapę dawnej gubernii suwalskiej, która potem dała asumpt do nazywania tego terenu Suwalszczyzną. Ale właśnie, wróćmy do tego, o czym mówiłem na początku naszego spotkania, na temat tego dręczącego mnie od lat pytania. Ponieważ im więcej dowiadywałem się o Jadźwiękach, tym rozumiałem, że nasza wiedza jest o nich dość ułomna. I chyba przed 30 laty, jak wróciłem ze studiów tutaj właśnie do Suwałk, zacząłem pytać moich przyjaciół archeologów, czy już udało się ustalić, czy Jadźwiękowie nosili pióro pusze. Bo to, o czym mówiłem, czyli badania językoznawców, też do końca jednoznacznie nie rozstrzygają, czy słowo Wigry i Hańcza mogło mieć związek z Jadźwiękami, czy bardziej z Prusami. Ale także, czy te znaleziska archeologiczne, które są na tym obszarze, należy łączyć tylko z jednym właśnie wymarłym ludem. Pytanie, myślę, że jest zasadne. Trochę może złośliwe, dlatego też pozwoliłem sobie ten pióropusz. Tutaj widzimy zdjęcie z książki Tadeusza Rosiaka. Ta książka dała możliwość pokazania pewnego fotomontażu, w którym pozwoliłem sobie takie pytanie również zadać. Czy właśnie ci Jadźwiękowie nosili pióropusze? Może tak było. Oczywiście może jest to z mojej strony mała złośliwość kierowana do archeologów, ale warto też chyba ten lud, który zaniknął w pomroce dziejów, dokładniej opisać. Szanowni Państwo, zapraszam do wzięcia udziału w naszej grze. W terenie będzie można odwiedzić kilka punktów na terenie wsi Stary Folwark, Leszczewek oraz Tartak. Tam będą zadania do wykonania. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Wigierskiego Parku Narodowego. Dziękuję bardzo i zapraszam do udziału w naszej zabawie.